Proszę Państwa, staję w tej uczelni nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy będę mówił o czymś, co jest dla mnie troszkę innym elementem niż wystąpienia dotyczące chirurgii, przeszczepiania i wielu innych rzeczy. Naprawdę zastanawiałem się, czy ja powinienem przed Państwem to wystąpić. Moi poprzednicy w swoich wystąpieniach na poprzednich sesjach tischnerowskich bardzo wysoko podnieśli poprzeczkę. Państwo słuchali ich zapewne wielokrotnie. Mój wykład musi mieć troszkę inny charakter, dlatego że jestem lekarzem, jestem praktykiem, w związku z tym ta umiejętność mówienia na temat etyki troszkę jest inna. Tak jak pan rektor powiedział, od 50 lat uprawiam medycynę i od tylu lat właściwie zajmuję się chirurgią. Mam więc wiele przemyśleń i uwag dotyczących przemian w medycynie i znam je z własnego również doświadczenia. Jeśli ktoś kończył studia medyczne przed 100 laty, to zasób zdobytej wiedzy wystarczał mu na całe zawodowe życie. Teraz za życia jednej generacji zmieniły się radykalnie i choroby, i sposoby ich leczenia, i metody diagnozowania, i armamentarium lekarza. Zmienił się też stosunek pacjenta do lekarza. Coraz bardziej świadomy swych praw i wyedukowany przez doktora Google'a pacjent często przyjmuje postawę roszczeniową, zaś lekarz ograniczony przez procedury i nakazy stracił pozycję paternalistyczną. Ogromny postęp, jaki dokonał się w medycynie i to w przeciągu życia jednego pokolenia, nie wydarzył się nigdy przedtem w historii ludzkości. Fundamentem dawnej nauki lekarskiej była umiejętność wynajdowania skojarzeń i wzajemnych zależności, a wyobraźnia podstawą pracy naukowo-badawczej. Życiu człowieka zawsze towarzyszyły choroby. Przez całe wieki ludność dziesiątkowały różnego rodzaju epidemie, jak dżuma, cholera, odra, ospa, pandemie grypy, na przykład hiszpanki w latach 20. XX wieku. Odkrycie antybiotyków przez Fleminga i jego szerokie zastosowanie, począwszy od końca lat 40., miało oznaczać koniec chorób wywoływanych przez bakterie lub umożliwić łatwe ich zwalczanie. Niefrasobliwość i masowość w ich stosowaniu postawiła ludzkość wobec dramatycznej sytuacji polegającej na masowym pojawianiu się bakterii opornych na wszystkie znane i możliwe do stosowania antybiotyki. Wybitna znawczyni tematu, pani profesor Waleria Hryniewicz z Narodowego Instytutu Leków, przestrzegała przed takim działaniem lekarskim od lat. Przytoczę tutaj zdanie, które wypowiadała: w porównaniu z innymi krajami nie tylko nadużywamy antybiotyków, ale jesteśmy niestety w czołówce europejskiej. I dodawała troszkę sarkastycznie: trochę się sytuacja poprawiła w szpitalach, bo często nie mają na antybiotyki pieniędzy. W drugiej połowie XX wieku wielu chorób stanowiących śmiertelne zagrożenie pozbawiliśmy się. One zniknęły. Kiłę i gorączkę reumatyczną zmogła penicylina. Dzięki szczepionce nie ma już choroby Heine-Medina. To doktor honoris causa naszej uczelni, Hilary Koprowski, który za odkrycie tej szczepionki powinien otrzymać Nagrodę Nobla, ale nie otrzymał jej niestety. Zawał serca, który kiedyś był wyrokiem, teraz w dobie wykonywania koronarografii, rozszerzania tętnic wieńcowych, wstawiania stentów, jest schorzeniem wyleczalnym, a chory zwykle po kilku dniach opuszcza szpital. Pojawiły się jednak nowe zagrożenia, jak chociażby pandemia HIV i AIDS,
Pojawiają się choroby o zasięgu ogólnoświatowym, które nie są nowymi chorobami, ale o których dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że są, że czynnikami wywołującymi są bakterie. Przykładem niech będzie zakażenie bakterią Helicobacter pylori, prowadzące do powstania choroby wrzodowej żołądka, ale również stanów przedrakowych. Tutaj widzicie Państwo noblistów, którzy otrzymali Warrena i Marszala, ale to krakowski gastroenterolog Jaworski wcześniej zidentyfikował tą bakterię. Niestety nie była ta informacja rozpowszechniona. Końcowe lata XX wieku przynoszą niezwykłą zmianę w diagnostyce. To wiek ultrasonografów, echokardiografów, tomografu komputerowego czy wreszcie rezonansu magnetycznego, ale ruszają także badania kliniczne DNA. To, co interesuje przeciętnego człowieka, to fakt, że czas życia wydłużył się w ostatnich latach o 25 lat, a więc jest to ogromny skok. W XXI wiek wkraczamy z odczytanym genomem, z nadziejami na reperowanie i uzdrawianie za pomocą komórek macierzystych. Jesteśmy świadkami niespotykanego dotąd w historii ludzkości rozwoju biologii, biotechnologii, a więc i medycyny. Czy te zmiany dotyczą także etyki? Zastanówmy się, czym ona jest i jaki ma wpływ na współczesną medycynę. Zgodnie z definicją, etyka lekarska to zespół norm moralnych dotyczących obowiązków i powinności lekarza w jego postępowaniu z chorymi. Już w najdawniejszych czasach, kiedy medycyna zaczynała się rozwijać, uznano za konieczne stworzenie specjalnego kodeksu postępowania regulującego relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem, lekarzem a społeczeństwem, a także między samymi lekarzami. Lekarz to zawód należący do grupy tak zwanych zawodów zaufania publicznego. Jest on postrzegany jako profesja szczególna. Wiąże się to przede wszystkim z faktem powierzenia medykowi największego dobra, jakim jest ludzkie zdrowie i życie. Różne społeczeństwa w różnych epokach inaczej rozumiały pojęcie etyki lekarskiej. Jednak zawsze opierała się ona na przekonaniu, że pacjent musi darzyć lekarza z zaufaniem i że lekarza obowiązują wszystkie powszechnie akceptowane normy postępowania. W najstarszym dokumencie, czyli w tak zwanym kodeksie Hammurabiego, trudno doszukać się zbioru zasad etycznych, gdyż wymieniał on tylko kary i nagrody, jakie czekają lekarza za jego pracę. Zgodnie z ogólną zasadą tego kodeksu, oko za oko, ząb za ząb, stosował on dość wysokie nagrody, jak również okrutne kary dla lekarzy. Jednym z najstarszych i najlepiej znanych kodeksów etyki lekarskiej jest przysięga sformułowana przez greckiego lekarza Hipokratesa w IV wieku przed naszą erą. Jego pisma, a szczególnie przysięga, stały się źródłem, z którego praktyka medyczna czerpie swoje zasady moralnego postępowania do dzisiaj. Przemyślenia zebrane w tak zwanym Corpus Hippocraticum są traktatem poświęconym nie tyle etyce, co etyce zawodowej, etyce lekarskiej. Przysięga Hipokratesa odwołuje się do etycznych źródeł moralności, czyli do potrzeby doskonalenia siebie, do godności i szczególnego posłannictwa profesji medycznej. I na tej podstawie formułuje szereg zobowiązań moralnych w postaci nakazów i zakazów, które podejmuje lekarz w swoim sumieniu. W centrum etyki postawiony jest lekarz. Relacja lekarz-pacjent oraz dobro pacjenta. To są te trzy elementy. Hipokrates dostrzegał także, że należy leczyć człowieka chorego jako całość, a nie tylko konkretną chorobę. Przysięga sformułowana przez Hipokratesa, składana pierwotnie przez lekarza wobec bogów,
podkreśla specyficzność podejmowanej misji. Zawód lekarski okazuje się czymś ważnym i wyjątkowym. Podjęcie w nim zobowiązań wymaga obecności nie tylko wspólnoty szkoły medycznej, ale przywołania najwyższych istot kierujących losami świata. Praktyka medyczna w tym kontekście jest niezwykłym zajęciem, ale misją, powołaniem życiowym. Odpowiedzialność wobec ludzi wzmocniona została odpowiedzialnością wobec Boga. Przysięga Hipokratesa żąda wypełniania określonych obowiązków i z tego powodu pozostaje wciąż najważniejszą częścią składową kodeksu praktyki lekarskiej, który nas aktualnie obowiązuje. Choć dzisiaj niewątpliwie ta przysięga wymaga ciągłego uzupełnienia. Ale niezmiennie na czele powinności lekarza stawia się troskę o dobro chorego, zachowanie tajemnicy lekarskiej i dbałość o autorytet zawodu. Modlitwa żyjącego kilkanaście wieków później żydowskiego lekarza i filozofa Maimonidesa w podobny sposób podkreśla misyjność zawodu lekarza. Przytoczę Państwu kilka zdań. O Boże, wyznaczyłeś mnie, abym czuwał nad życiem i śmiercią Twoich stworzeń. Oto jestem gotowy do wypełnienia mojego powołania. Gotowość tę wzmacnia prośba o wsparcie w wypełnianiu tej misji. I brzmiała ta modlitwa dalej w ten sposób. Obdarz mnie siłą serca i umysłu tak, aby gotowe one były służyć bogatym i biednym, dobrym i złym, przyjaciołom i wrogom. I abym w pacjencie moim widział tylko cierpiącego bliźniego. XX i początek XXI wieku to okres intensywnych przemian cywilizacyjnych, które zmieniły oblicze świata, a także medycyny. Postęp w nauce codziennie rodzi nowe problemy etyczne. Takie zabiegi jak manipulacje genetyczne, zapłodnienie in vitro, badania nad embrionami rodzą nadzieję, ale także zawierają w sobie niebezpieczeństwo. Lekarz musi szukać wąskiej ścieżki między rysującymi się ogromnymi korzyściami, a możliwymi nadużyciami i odstępstwem od zasad. Zagadnienia z dziedziny etyki podejmuje w swoich pracach m.in. Światowa Organizacja Zdrowia. Nie można tu nie wspomnieć zasadniczych deklaracji ustalanych pod jej egidą. Zalecenia helsińskie z 1964 roku to zbiór zasad dotyczących prowadzenia badań klinicznych na człowieku. Do dzisiejszego dnia pozostają one obowiązującymi dyrektywami w materii eksperymentów na człowieku. Deklaracja z Tokio z roku 1975 zakazuje lekarzom uczestniczenia w torturach oraz okrutnych i poniżających godność człowieka czynnościach. Deklaracja z Wenecji z roku 1983 traktuje o końcowym, terminalnym stadium choroby i mówi, iż lekarz powinien szanować prawa pacjenta. Deklaracja z Brukseli z roku 1985 daje wskazówki na temat zapłodnienia in vitro. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej kilkakrotnie wydawała bardzo szczegółowe dyrektywy związane z transplantacją narządów. Lekarzy w naszym kraju obowiązuje od roku 1991 przestrzeganie kodeksu etyki lekarskiej. Zgodnie z nim powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu. Lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem. Niezmiennie uważa się, że w procesie leczenia powinny być respektowane podstawowe zasady etyczne, do których zalicza się zasadę szacunku dla autonomii, zasadę nieszkodzenia, zasadę dobroczynienia i zasadę sprawiedliwości. Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego.
Salus egroti suprema lex est, to zdrowie chorego najwyższym prawem. Podstawową powinnością moralną lekarza jest więc czynienie wszystkiego, co uważał za stosowne. Tak zwany przywilej terapeutyczny dawał poprzednio lekarzowi prawo do zatajenia przed pacjentem informacji o niepomyślnym rokowaniu. Artykuł 18 Kodeksu Etyki Lekarskiej z 1991 roku głosił: w razie niepomyślnej prognozy dla chorego powinien on być o niej poinformowany z taktem i ostrożnością. Wiadomość o rozpoznaniu i złym rokowaniu może nie zostać jednak choremu przekazana, ale w szczególnym przypadku, jeśli lekarz jest głęboko przekonany, że jej ujawnienie spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego lub inne niekorzystne dla zdrowia następstwa. 2 lata później artykuł 17 naszego kodeksu, Kodeksu Etyki Lekarskiej, uzupełniono zapis: jednak na wyraźne żądanie pacjenta lekarz powinien udzielić pełnej informacji. Ze sposobu sformułowania tego zapisu widać, że środowisko medyczne nie jest do dzisiaj przekonane o nadrzędności obowiązku prawdomówności nad obowiązkiem dobroczynności i szacunkiem dla autonomii. Każdy człowiek powinien mieć zagwarantowaną wolność osobistą, to znaczy móc podejmować działania zgodne ze swoimi planami i wyborami. Aby uszanować to prawo, niezbędne jest zapewnienie jednostce możliwości dokonywania wyboru. Pacjenci różnią się poziomem świadomości, wykształcenia, wiekiem, rodzajem choroby, zasobem posiadanych informacji koniecznych do podjęcia świadomego wyboru, więc zasada wolności może być trudna do zrealizowania. Podobnie jest zasadą prawdomówności. Jest ona nieodzownym elementem szacunku należnego pacjentowi. Znamienne jest jednak, że mówienie prawdy pacjentowi jest trudne w każdej kulturze. Pewne kultury wysoko cenią prawa pacjenta do znajomości medycznej diagnozy, rokowań dotyczących jego zdrowia i życia. Ale są kultury, w których pacjenci mają prawo nie wiedzieć. Prawdziwe dane mogą być najpierw przekazane upoważnionej osobie, która współdecyduje, kto, kiedy i gdzie przekaże choremu informację. Informacja przekazana pacjentowi nie może jednak prowadzić do utraty nadziei. W opiece zdrowotnej jednym z podstawowych wymagań etyki zawodowej jest dotrzymywanie zobowiązań i zachowanie tajemnicy. Można jednak odstąpić od tego wymagania w drodze wyjątku. Przykładem może być sytuacja pacjenta, na przykład dziecka, które ma wyraźne ślady znęcania się. Informacje takie mogą być przekazane jedynie odpowiednim władzom. Zagadnienia prawne często odgrywają ważną rolę w rozważaniach etycznych. Jest to zrozumiałe, gdyż normy prawne i etyczne uzależnione są od warunków historycznych, społecznych, kulturowych i filozoficznych. Istnieją jednak między nimi różnice. W niektórych krajach, na przykład zabieg aborcji jest działaniem legalnym i etycznym. W innych jest niezgodny z prawem, nawet jeżeli jest moralnie uzasadniony. Na przykład gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub zagraża życiu kobiety. Są wreszcie kraje, gdzie zabieg ten uważany jest za głęboko nieetyczny ze względu na przekonania religijne. Kolejne nowe problemy etyczne są związane, to pan rektor tak pięknie też na ten temat mówił, z transplantacją narządów i tkanek. Transplantacja należy do najbardziej kontrowersyjnych zabiegów medycyny klinicznej pozwalającej ratować, przedłużać lub ułatwiać życie osobom dotkniętych ciężkimi dolegliwościami. Ciągle jednak rodzi ona pytania i wątpliwości natury etycznej. W Polsce prawo reguluje wiele problemów związanych z transplantacją.
określa, czym jest zgoda domniemana dawcy, definiuje kryteria śmierci, podaje sposób zakwalifikowania potencjalnego biorcy do zabiegu przeszczepienia i umieszczania go na krajowej liście osób oczekujących na transplantację. Ze względu na stan witalny dawcy dzielimy przeszczepy na dokonywane ex vivo i ex morte. Wspominam o tym, gdyż ma to bardzo istotny wpływ na problemy etyczne w transplantologii. Przyjrzyjmy się bardzo króciutko historii przeszczepiania narządów. Jak głosi legenda, w III wieku naszej ery na terenie Azji Mniejszej żyli lekarze, bliźniacy Kosma i Damian, którzy chorego na gangrenę nogi po amputacji zastąpili kończyną pozyskaną ze zwłok zmarłego murzyna. Ta historia to oczywiście legenda i jeszcze przez wiele lat medycy nie potrafili leczyć chorych, wymieniając im uszkodzone i niefunkcjonujące narządy na nowe, zdrowe. Istnieje wiele świadectw dokonywania takich prób w renesansie i w czasach nowożytnych, jednak wszystkie skazane były na niepowodzenie, ponieważ nie rozumiano, dlaczego organizm odrzuca przeszczepiony narząd od innego człowieka. Dopiero w roku 1942 naukowcy brytyjscy odkryli, że przyczyną odrzucania przeszczepionej tkanki jest reakcja immunologiczna organizmu, ale trzeba było kolejnych lat, żeby można było tej reakcji zapobiegać. Współczesna transplantacja narządów od dawców żywych rozpoczyna się w roku 1954, kiedy amerykański chirurg dr Joseph Murray wykonał pierwszy na świecie przeszczepienie nerki od bliźniaka jednojajowego. Bliźnięta jednojajowe to osoby mające identyczne immunologicznie tkanki, a więc po przeszczepieniu nie były odrzucane, ponieważ organizm biorcy traktował je jak własne. Ten fakt wykorzystał właśnie dr Murray, który w 1990 roku za tę operację otrzymał Nagrodę Nobla. To widzicie Państwo czterech noblistów, transplantologów, którzy w innych okresach otrzymywali także te nagrody. Wydawałoby się, że pierwsza operacja pobrania nerki od dawcy żywego wywoła same pozytywne reakcje. Tymczasem rozpętała ona prawdziwą burzę etyczną. Pojawiło się natychmiast pytanie, gdzie istnieje granica pomiędzy interesem biorcy a altruizmem dawcy. Argumentując wykonanie tej operacji, powiedziano wówczas: "It is morally right and ethically acceptable to injure one person to help another." Zdanie to zawiera w sobie ogromny ładunek emocjonalny, autonomicznej zgody zdrowego człowieka na okaleczenie siebie, daru życia bliźniaka dla umierającego brata. Ten dylemat jest ciągle aktualny i wielokrotnie powtarzany. W roku 1958 naukowcy z Bostonu opracowali 6-merkaptopurynę, pierwszy lek o właściwościach immunosupresyjnych. Stało się to punktem zwrotnym w przeszczepianiu narządów w praktyce klinicznej. W 1983 roku jako środek zapobiegający procesom odrzucania przeszczepów dopuszczono do działań klinicznych cyklosporynę. Tu mają Państwo zdjęcia odkrywcy, farmaceuty i Sir Roya Kalna, który w Cambridge wprowadził pierwsze badania kliniczne na ten temat. Jej skuteczność spowodowała, że transplantacje mogły stać się rutynowym działaniem medycznym. Skoro nauczyliśmy się trwale utrzymywać narząd po transplantacji, to nic prostszego, jak pobierać coraz więcej narządów do przeszczepiania, zarówno od osób żyjących, jak i zmarłych. Pojawia się jednak najważniejszy problem dotyczący dostępności narządów. Statystyki amerykańskie podają, że w jednym
tylko pięcioleciu liczba pobrań od dawców zmarłych zwiększyła się zaledwie o 11%, podczas gdy liczba osób oczekujących w tym samym przedziale czasu na przeszczepienie wzrosła prawie o 100%. Mimo to transplantacje stały się w XX wieku powszechnie stosowaną praktyką lekarską. W przypadku przeszczepień od żywego dawcy powstaje problem, czy decyzja dawcy o oddaniu jednego z organów parzystych, jeśli mówimy o nerce, lub części organu odnawialnego w celu ratowania zdrowia lub życia innej osoby, została podjęta w sposób autonomiczny, czy dawca nie był nakłaniany do podjęcia takiej decyzji. Zasada nieszkodzenia wyraża się w zakazie podejmowania świadomych działań mogących wyrządzić krzywdę drugiemu człowiekowi. W przypadku transplantacji zasada ta odnosi się przede wszystkim do potencjalnego dawcy żywego. Jest bowiem oczywiste, że pobierając jeden z organów parzystych, czy choćby część organu, który ma właściwości regeneracyjne, lekarz podejmuje działania skutkujące pogorszeniem stanu zdrowia dawcy, a zatem w jakimś sensie wyrządza mu krzywdę. Zasada dobroczynienia zawarta w kodeksie etyki lekarskiej wyraża moralny obowiązek wyświadczania dobra innym osobom. W kontekście medycznym zasada ta nakłada na lekarza obowiązek działania w najlepszym interesie pacjenta, udzielania mu pomocy poprzez zapobieganie chorobie lub niepełnosprawności, eliminowanie bądź minimalizowanie cierpienia i innych uciążliwości zdrowotnych oraz podejmowanie działań nakierowanych na poprawę jego stanu fizycznego i psychicznego. Zasada sprawiedliwości na gruncie medycznym nakazuje w sferze jednostkowej jednakowo traktować wszystkich pacjentów, zaś w sferze społecznej zapewnić równy dostęp do opieki medycznej. Postulat równego traktowania pacjentów sprowadza się do wymogu, aby w sytuacjach konfliktowych, a zwłaszcza w sytuacji ograniczonych zasobów, lekarz kierował się wyłącznie względami medycznymi. Medycyna transplantacyjna nie jest oparta jedynie na relacji między lekarzem a indywidualnym pacjentem, lecz ma wyraźny charakter społeczny. W aspekcie etycznym społeczny charakter transplantologii rodzi pytanie, czy pozytywny stosunek do działań transplantacyjnych, wyrażający się między innymi w gotowości obywateli do oddawania własnych organów po śmierci, jest prawem czy moralnym obowiązkiem jednostki jako członka społeczności. Rozwój transplantologii sprawia, że coraz większa liczba chorych czeka na przeszczepienie i coraz bardziej odczuwalny staje się niedobór narządów do przeszczepień. W tej sytuacji powstaje niebezpieczeństwo handlu organami oraz wykorzystywania ludzi znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej poprzez zachęcanie do sprzedania jednego ze swoich organów parzystych, mówimy tu o nerkach, często za bardzo niską cenę. Obecnie we wszystkich krajach handel narządami do przeszczepiania jest prawnie zakazany, zarówno jeśli chodzi o organy osób żyjących, jak i pobierane ze zwłok. Co w ostatnich latach zmieniło się w leczeniu chorych na niewydolność nerek? Nastąpił ogromny postęp w technice transplantacyjnej. Nerki od dawcy żywego pobiera się dzisiaj w sposób mało inwazyjny, czyli techniką laparoskopową, bez konieczności szerokiego otwierania jamy brzusznej. Narządy pobrane od dawcy żywego są lepsze. Zaczęto więc zastanawiać się, jak je zdobyć i stąd wspomniany przeze mnie problem handlu narządami. Jan Paweł II w encyklice Solicitu do Rei Socialis ujmuje to tak. Jedna z największych niesprawiedliwości współczesnego świata polega właśnie na tym, że stosunkowo nieliczni posiadają wiele,
a liczni nie posiadają prawie nic. Jest to niesprawiedliwość wadliwego podziału dóbr i usług pierwotnie przeznaczonych dla wszystkich. Jak to się przekłada na problemy transplantacji? Na świecie są ludzie żyjący w ubóstwie, ale zdrowi, i bogaci, ale chorzy. Mieszkańcy biednych krajów azjatyckich, na przykład Indii czy Pakistanu, na czarnym rynku sprzedają swoje narządy, a bogaci je kupują. Zabiegi te wykonuje się nielegalnie, często w nie najlepszych warunkach sanitarnych. Proceder ten kolokwialnie zwany jest turystyką transplantacyjną. Przedstawiona sytuacja pozwala postawić pytanie, czy nie byłoby bezpieczniej dla dawcy i biorcy, gdyby istniał uregulowany, płatny system pozyskiwania narządów od dawcy żywego. W tym systemie obecnym, nieuregulowanym prawnie, funkcjonującym na czarnym rynku, dawca i biorca znajdują się w układzie niezgodnym z prawem, a na transakcji główne korzyści finansowe odnoszą pośrednicy. Dawca, a raczej sprzedawca narządu nie ma żadnego zabezpieczenia medycznego i ubezpieczenia w przypadku powikłań pooperacyjnych. Gdyby tę kwestię uregulować prawnie, opłata dla sprzedającego byłaby ustalona przez instytucje państwowe lub firmy ubezpieczające. Dawca przechodziłby dokładną ocenę kliniczną, miałby zapewnioną opiekę pooperacyjną. Zupełnie w stosunku do czarnego rynku zmieniłby się system przydziału narządów. Wynikałby bowiem z zaawansowania choroby biorcy, zaś każdy biorca byłby traktowany na tych samych zasadach. Zwolennicy uregulowania prawnego podnoszą inny aspekt, jakim jest autonomia człowieka. Uważają, że zabranianie oficjalnej sprzedaży narządów ogranicza tę autonomię. Dodają również, że uregulowano prawnie pobieranie krwi, szpiku, spermy czy jajeczek owulacyjnych. Istnieją bardzo silne argumenty przeciwko sprzedaży narządów, właśnie argumenty natury etycznej. Po pierwsze, proceder niesie ze sobą możliwość korupcji. Sprzedaż z chęci zysku spowoduje, że biedny będzie podejmował ryzyko powikłań. Sprzedaż podważy szczytne relacje pacjent-chory człowiek. Sprzedający swoje narządy, zgodnie z tą teorią, stanie się magazynem rzeczy do wymiany. Wreszcie nasuwa się pytanie, jeśli zaakceptujemy oficjalną, usankcjonowaną sprzedaż narządów, to czy uda nam się stworzyć odpowiedni klimat i godne warunki do tego typu transakcji? Godność zależy od tego, jak traktujemy sprzedających. Dzięki równemu dostępowi do listy oczekujących przy uregulowanej sprzedaży chorzy zarówno biedni, jak i bogaci mieliby taki sam dostęp do narządów. Jest jeszcze jedna przesłanka przemawiająca za uregulowaniem sprzedaży. Decyzja dawcy jest zawsze autonomiczna, a zdobyte pieniądze poprawiłyby jakość życia dawcy i jego rodziny. Zabronienie uregulowanej prawnie sprzedaży powoduje, że chorzy ubodzy nie mają lepszego dostępu do narządów. Natomiast dawca i ten kierujący się altruizmem, i ten odstępujący narząd z chęci zysku podejmują takie samo ryzyko. Można więc powiedzieć, że zabraniając sprzedaży narządów przyczyniamy się do zgonów na listach oczekujących, a naszymi decyzjami podtrzymujemy rynek turystyki transplantacyjnej. W różnych krajach, w różnych rejonach świata od dawna pojawiają się propozycje urynkowienia transplantacji. W jednym z krajów już w roku 1988 wprowadzono program regulowanego pozyskiwania nerek od żywych, niespokrewnionych dawców za wynagrodzeniem finansowym wypłacanym przez państwo. Program ten okazał się skuteczny i po 11 latach
lista oczekujących się znakomicie zmniejszyła. Podsumowując, bioetyczne zasady powinny brać pod uwagę dobro sprzedającego i kupującego, odnosić się do autonomii człowieka, przynosić korzyści dla biednych i bogatych, zapewniać równość dostępu do narządów dla wszystkich oczekujących bez względu na ich status materialny, a regulacje prawne winny zwiększyć bezpieczeństwo dawcom narządów. Popatrzmy teraz, jak wygląda przeszczepianie wątroby od dawcy żywego. Tak jak w przypadku przeszczepiania nerek, tak również w przypadku przeszczepiania wątroby od dawcy żywego przyczynkiem dla rozwoju tej techniki był niedobór narządów, przede wszystkim dla biorców pediatrycznych. Był on jeszcze bardziej dramatyczny i 2-3-letnie dzieci do roku 1988 z wieloma schorzeniami wątroby nie miały szans doczekać się przeszczepienia i co najmniej 30% dzieci z list oczekujących umierało bez szansy na pomoc. Co prawda były i są techniki zmniejszania wątroby pobranej od dawcy zmarłego dorosłego lub dzielenie jednej wątroby dla dwóch biorców, dla biorcy pediatrycznego i dorosłego, ale to nie rozwiązywało problemu. W roku 1988 brazylijski chirurg wykonał pierwszą transplantację części wątroby pobranej od mamy dla jej dziecka. Ta operacja niestety nie powiodła się. Ale już rok później Russell Strong w Australii pobrał także od mamy fragment wątroby i przeszczepił 17-miesięcznemu dziecku z bardzo dobrym wynikiem. W latach 90. XX wieku nastąpił ogromny rozwój tej techniki już nie tylko u dzieci, ale i u dorosłych. Kraje azjatyckie, jak na przykład Japonia, w których ze względów kulturowych praktycznie nie przeszczepia się narządów od dawców zmarłych, bardzo szybko wprowadziły tę metodę leczenia w swoich szpitalach. Odnosząc się do wątroby, musimy jednak pamiętać, że mamy ją jedną, a pobranie do przeszczepienia dotyczy tylko jej fragmentu. Operacja ta jest trudna technicznie. Liczba powikłań pooperacyjnych i śmiertelność u dawców jest większa niż w przypadku pobrań nerek. Dylemat etyczny wyrażony przez Murraya w roku 1954 odżył. Nadal aktualne jest pytanie, czy wolno nam narażać w pełni zdrowego człowieka na operację, która ma go okaleczyć, a nawet w bardzo niedobrym przebiegu zdarzeń pozbawić życia. W przypadku nerek istnieje wiele przesłanek, by dawcami mogły być osoby niespokrewnione. W przypadku dawców fragmentów wątroby takiej akceptacji nawet u osób najbardziej tolerancyjnych nie ma. Dawca wyraża świadomą zgodę, ale będąc zdrowym naraża swoje zdrowie, aby pomóc innemu. O tym musi być także poinformowany biorca. Dawca, chcąc ratować życie swojego bliskiego, może decydować się na oddanie fragmentu wątroby, nie mając świadomości niebezpieczeństwa dla własnego zdrowia, bo często dogłębnie nie zna jego stanu. Jest to sytuacja, gdy chirurg ma obowiązek odmówić wykonania operacji, jeśli miałaby być zagrożeniem dla dawcy. Dzisiaj, chociaż nasze umiejętności chirurgiczne są olbrzymie, musimy sobie jasno powiedzieć, że pobieranie wątroby od dawcy żywego nie jest konkurencją dla transplantacji od dawcy zmarłego. Jest to uzupełnienie wobec niedoboru narządów, szczególnie ważne dla dzieci. I teraz, czy wykonujemy te operacje w Polsce? Tak, i to od lat 20. Na świecie wykonano do tej pory kilkadziesiąt tysięcy przeszczepień fragmentów wątrób od dawców żywych. Jest to metoda zaakceptowana i stosowana. A polskie wyniki, osiągnięcia należą do jednych z najlepszych w Europie, a dzięki naszej pracy
Obecnie na listach oczekujących na przeszczepianie wątroby w Polsce, jeśli chodzi o dzieci, dzieci nie umierają. Na koniec pragnę Państwa zapewnić, że w Polsce nie ma problemu pobierania i przeszczepiania narządów za pieniądze. Jesteśmy krajem, w którym transplantologia się rozwija świetnie, choć ciągle największym problemem, tak jak i na całym świecie, jest niewystarczająca liczba pobrań od dawców zmarłych. I to tyle na temat chirurgii transplantacyjnej, a teraz chciałbym się odnieść do wypowiedzi francuskiego chirurga naczyniowego René Lerisza, autora książki Philosophy of Surgery, tyczącej się fundamentalnej sprawy dotyczącej każdego, kto posługuje się lancetem. Otóż chirurg ten napisał w ten sposób: jeśli chirurg podczas operacji uważa, że zadanie jest trudne i ma poczucie, że nie posiada wszystkich wymaganych kwalifikacji do wykonania go, to jego obowiązkiem jest zwrócić się o pomoc do innych, bardziej kompetentnych. Świadomość swoich możliwości jest jednym z fundamentów moralności w chirurgii. Nakazuje on znajomość własnych ograniczeń i zakazuje ich przekraczania. Dobrze przemyślana decyzja o wycofaniu się podczas operacji nie będzie błędem, ale wyrazem odpowiedzialności. Dziś na naszych oczach przed medycyną otwierają się perspektywy dotąd niespotykane, wręcz nieograniczone. Nauka stanęła przed najtrudniejszymi z możliwych wyborów, które dotykają najgłębszych wartości etycznych i moralnych, wymykających się spod obowiązujących dotychczas definicji prawnych i etycznych, niebezpiecznie zbliżających się do sfery samego sakrum. Należy więc, jak pisał święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, stwierdzić, przytaczam jego słowa, aby pionierzy nauki i naukowcy, kontynuując swoje wysiłki, nie tracili nigdy z oczu horyzontu mądrościowego, w którym do zdobyczy naukowych i technicznych dołączają się także wartości filozoficzne i etyczne, będące charakterystycznym i nieodzownym wyrazem tożsamości osoby ludzkiej. I teraz przejdźmy do kolejnego problemu etycznego, który pojawił się stosunkowo niedawno, a dotyczy to bioetyki i medycyny regeneracyjnej. Bioetyka stanowi stosunkowo nowy dział etyki zajmujący się dylematami moralnymi już istniejącymi i nowymi, które pojawiły się w związku z powstawaniem oraz doskonaleniem nowych metod, technik i leków w praktyce nauk medycznych, a także biologicznych. Bioetyka jest pojęciem szerszym od dawniej istniejących pojęć, takich jak etyka zawodowa lekarza czy deontologia lekarska. Obejmuje znacznie więcej spraw i znacznie dokładniej i bardziej drobiazgowo określa relacje między lekarzem a pacjentem. Jest oczywiste, że klasyczna etyka lekarska Hipokratesa, choć aktualna, wymaga poważnych uzupełnień i zmian, jako że w czasie jej powstania wiele sytuacji, technik, środków i zjawisk w ogóle jeszcze nie istniało. Wobec tego nie można było orzekać o nieistniejących podówczas dylematach moralnych. One zaczęły się pojawiać znacznie później, osiągając apogeum w naszych czasach. Druga połowa XX wieku to czas, kiedy medycyna osiągnęła bardzo wysoki poziom rozwoju, umożliwiając coraz skuteczniejsze leczenie. Stała się również źródłem wielu bezprecedensowych pytań moralnych, na przykład jak i kiedy zaawansowana technologia powinna być stosowana do podtrzymywania życia ludzkiego, leczenia ciężkich zaburzeń, prowadzenia badań eksperymentalnych, a nawet manipulowania ludzkimi genami. W tym momencie narzuca się potrzeba przytoczenia zdania zaczerpniętego z tekstu wystąpienia księdza Tischnera
pod tytułem Kościół Łaski, które brzmiało w sposób następujący. Rolą etyki jest nie tylko stawianie granic rosnącym możliwościom techniki, ale również ukazywanie różnic między tym, co konieczne, co potrzebne i co zbędne. We wstępie do książki Etyka w medycynie, ujęcie interdyscyplinarne, arcybiskup Henryk Hozer podkreśla, iż trudnością bioetyki jest jej wielowątkowość. Zakłada ona bowiem z jednej strony znajomość biologii człowieka, medycyny, jej zastosowań, trudnych aspektów legislacyjnych i normatywnych, a także zagadnień społecznych i środowiskowych. Nową płaszczyzną refleksji etycznej stały się również dylematy związane z eutanazją, samobójstwem nieuleczalnie chorych i w ogóle z opieką nad umierającym chorym. Prawdziwą burzę moralną wywołało upowszechnienie liberalnego prawodawstwa w zakresie przerywania ciąży, a szerzej biorąc wszelkiego planowania rodziny, stosowanie środków antykoncepcyjnych i tym podobne. Nowe dylematy moralne wywołały takie działania jak wspomagane zapłodnienie, a także zapłodnienie pozaustrojowe i chociażby pożytkowanie się tak zwanymi pomocniczymi matkami. Oddzielnym wielkim problemem bioetyki stało się sprawiedliwe rozdzielanie rzadkich, a kosztownych aparatów do podtrzymywania życia. Problemy etyczne związane z klonowaniem, użyciem zarodków ludzkich nadal pozostają nierozwiązane. Od rozstrzygnięcia dylematów moralnych związanych z szybkim postępem nauk medycznych i biologicznych zależą często regulacje prawne w danym państwie, ograniczające działalność i swobodę zarówno badaczy, jak i lekarzy praktyków. Niezwykle prężnie rozwija się medycyna regeneracyjna. Jest to interdyscyplinarna dziedzina, dzięki której już dziś powoli staje się możliwe pozyskiwanie do przeszczepów narządów wyhodowanych w laboratorium i regeneracja zniszczonych tkanek bezpośrednio w organizmie pacjenta. Istotą medycyny regeneracyjnej jest zastępowanie starych, uszkodzonych komórek komórkami nowymi. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu komórek macierzystych oraz terapii genowej. Z medycyną regeneracyjną wiązane są nadzieje między innymi na wyleczenie cukrzycy czy na regenerację układu nerwowego. Za symbol medycyny regeneracyjnej uznawany jest mitologiczny Prometeusz, którego wątrobę wyjadał orzeł, a która ciągle odrastała. Za ojca z kolei terapii komórkowej uważa się Edwarda Donalda Thomasa, który uzyskał doktorat honorowy w mojej uczelni, który jako pierwszy przeszczepił pacjentowi z chorobą nowotworową krwiotwórcze komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego. W organizmie człowieka występują dwa główne rodzaje komórek macierzystych, zarodkowe oraz somatyczne, które mogą przekształcić się w każdy inny rodzaj komórek. Wspomniałem już, że głównymi filarami medycyny regeneracyjnej jest terapia komórkowa i inżynieria tkankowa. Terapia komórkowa polega na podaniu pacjentowi komórek macierzystych. Niestety tylko część z nich przeżywa i pozostaje w docelowym miejscu. Zmniejsza to w efekcie ich terapeutyczną zdolność. Medycyna regeneracyjna to także inżynieria biomedyczna, podczas gdy jedni naukowcy pracują nad możliwościami regeneracji tkanek z komórki, inni opracowują urządzenia zastępujące chory narząd. Niektórzy zaliczają także terapię genową, przywracającą funkcję komórkom uszkodzonym wskutek mutacji. Opublikowana w roku 2006 w Stanach Zjednoczonych publikacja Regenerative Medicine wskazuje kierunki, w jakim te badania zmierzają. Medycyna regeneracyjna daje nadzieję na wyleczenie chorób, na które nie ma obecnie skutecznego leczenia. Niewykluczone, że procedury zaliczane do medycyny regeneracyjnej zastąpią
farmakologiczne leczenie wielu chorób. Chciałbym teraz Państwa przenieść w inny obszar, obszar robotów i ich roli w medycynie. Jest to nowa, niezwykle dynamicznie rozwijająca się gałęź chirurgii, chirurgii małoinwazyjnej. Nazywamy ją chirurgią robotową. Roboty chirurgiczne są coraz bardziej popularne, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. Mają swoją pozycję w chirurgii i onkologicznej, i w urologii, ale i w kardiologii, i w ginekologii. W Polsce takim pionierem jest pan profesor Wojciech Witkiewicz z Wrocławia. Ale ten pierwszy robot, Vinci, choć nazywany jest robotem, jest w istocie zaawansowanym manipulatorem chirurgicznym. Chirurg siedzący za konsolą steruje ruchami ramion robota wyposażonymi w kamery i narzędzia chirurgiczne, które wprowadzone są do jamy brzusznej chorego. Natomiast w klasycznej, takiej pełnoprawnej, w sensie nazewnictwa chirurgii robotowej, ruchy narzędzi są sterowane elektronicznie za pomocą komputera. Chirurgia robotowa pozwala operować z niezwykłą precyzją i, tak jak powiedziałem, jest chirurgią małoinwazyjną. Operacje w asyście robota są więc bardzo pożądane zarówno przez pacjentów, jak i przez lekarzy. Niemniej środowisko lekarzy można podzielić na entuzjastów robotyki oraz tych, którzy do wykorzystania robotów w chirurgii podchodzą bardziej sceptycznie. Perspektywy dla rozwoju robotyki są właściwie nieograniczone od strony zarówno technologicznej, jak i umiejętności ludzkich. Niewątpliwie jest to kolejna przyszłość chirurgii. Przedstawiłem pozytywy tej metody leczenia, a jakie są związane z tą metodą dylematy etyczne. Można się zastanawiać, czy operator siedzący przy pulpicie komputera i manipulujący joystickiem odpowiada tak samo etycznie za niepowodzenie operacji jak tak zwany chirurg klasyczny. Możemy bowiem sobie wyobrazić, że sterując ramionami robota, chirurg nie popełnia żadnego błędu, zaś błąd popełnia urządzenie komputerowe, które nie posłuchało w sposób prawidłowy ruchów joysticka. Gdzie w tym momencie jest mistrzostwo ręki chirurga? Ruchy wykonywane przez chirurga siedzącego przy konsoli są powtarzane przez końcówki robota. Czyżby już nie istniał mistrz chirurgii, master of surgery? Czy możemy powiedzieć, że jego rolę pełni teraz mistrz posługiwania się robotem, master of robotic? Sceptycy takiej techniki chirurgicznej zastanawiają się, co się stanie, jeśli dojdzie do powikłania w polu operacyjnym. Czy operator posługujący się robotem będzie umiał otworzyć jamę brzuszną i skorygować powikłania? Przeanalizujmy jeszcze inną sytuację. Komputer sterujący ramionami robota operatora ma wprowadzony do pamięci program na przykład wycięcia pęcherzyka żółciowego. Tak naprawdę chirurga w ogóle w tym momencie nie ma. Program operacji przygotowali informatycy na podstawie danych z wielu zabiegów. Wyobraźmy sobie, że podczas tak przeprowadzanej operacji dochodzi do powikłania śródoperacyjnego. Powstaje natychmiast pytanie, kto popełnił błąd? Nie chirurg, nie było go przy operacji. Nie informatyk, bo on tylko opracował informatyczny program operacyjny. Ktoś powie, że przy takim rozumowaniu nie ma w ogóle miejsca na działania etyczne, bo niby w jaki sposób maszyny robotowe czy programy informatyczne mają działać zgodnie z zasadami etyki. Faktem jest jednak, że leczony jest człowiek, a nie przedmiot. Jest sprawą oczywistą, że chirurg, aby pracować we właściwy sposób, musi być doskonale wyposażony sprzętowo. Trzeba jednak pamiętać, aby fascynacja nową technologią nie odhumanizowała medycyny. Nowe technologie mają służyć pacjentowi.
A teraz kilka zdań o powstaniu kolejnej nowej gałęzi medycyny, którą w języku angielskim określa się terminem desire medicine. W języku polskim spotyka się także określenie medycyna na życzenie albo medycyna luksusowa. Polega ona na spełnianiu ludzkich marzeń, aspiracji, ulepszaniu życia, czy też żądania od lekarzy wykonywania czynności nie mieszczących się w tradycyjnym rozumieniu leczenia. Najważniejszą cechą medycyny luksusowej jest jej nieterapeutyczny charakter. Medycyna ta dąży nie tyle do ratowania życia ludzkiego, czy też poprawy zdrowia, ale do ulepszania jego form. Szczególnie widoczne jest to w takich dziedzinach jak chirurgia plastyczna, operacje zmiany płci, ale także w medycynie sportu. Medycyna luksusowa oferuje swoje usługi osobom, które cierpią nie tyle z powodu jakiegoś anatomiczno-fizjologicznej patologii, ale dlatego, że we własnym mniemaniu odbiegają od wyimaginowanego ideału, dyktowanego przez modę lub własne fantazje. Są to więc zabiegi nieterapeutyczne. Przykładem takich działań może być także kuracja sterydowa stosowana u sportowców czy pobudzanie erytropoezy poprzez podawanie hormonu peptydowego erytropoetyny. Poprawia on motywację do działania, poprawia maksymalną zdolność wysiłkową, niezgodnie z prawem jest stosowany przez sportowców jako środek dopingujący. Tego typu praktyki stoją w sprzeczności z etyką lekarską. Znane były karygodne przypadki lekkoatletek z byłego NRD, które w celu osiągnięcia maksymalnych rezultatów były nakłaniane, by na krótko przed ważnymi zawodami zachodziły w ciążę, usuwaną po ich zakończeniu. Różnego typu operacje plastyczne, które mają charakter rekonstrukcyjny, podejmowane w celu naprawy wad wrodzonych, zniekształceń, poparzeń czy wyniku innych wypadków, czyli zabiegi stosowane teraz w medycynie klasycznej, kiedyś w medycynie klasycznej stały się działaniami medycyny luksusowej, gdy na życzenie pacjenta lekarz poprawia jego wygląd estetyczny. Ale warto tu podkreślić, że nie zawsze takie działanie rekonstrukcyjne jest elementem terapii, a więc granica, po której porusza się lekarz, jest bardzo, bardzo cienka. W tradycyjnym etosie hipokratejskim to lekarz znajdował się w centrum działania, decydował o wyborze środków leczenia i w sposób paternalistyczny zajmował się chorym. Obecnie pacjent nie tylko staje się partnerem lekarza, ale nawet sam decyduje o wyborze metod terapii lub odstąpienia od niej. Wzrost jego autonomii przejawia się także w tym, że może on żądać od lekarzy wypełnienia własnych pragnień i fantazji, ponieważ za to płaci. Pojawienie się i upowszechnienie różnych technik zaliczanych do medycyny luksusowej implikuje poważne pytania etyczne. Czy medycyna może wykroczyć poza swoje główne cele terapeutyczne? A jeśli tak, to czy nie uwikła się nieuchronnie w zależności i ekonomiczne, i polityczne i nie zacznie służyć jakimś ideologiom lub też trudnym do etycznego zaakceptowania utopią? Historia pokazuje, że takie nadużycia nie wychodziły nigdy medycynie na dobre, żeby wspomnieć chociażby tylko tak zwane naukowe usprawiedliwienie działań sterylizacyjnych i eutanazji w nazistowskich Niemczech. Jedna z najtrudniejszych i najistotniejszych decyzji w medycynie dotyczy problemu, kiedy mamy zaniechać leczenia. Skoro istnieją jeszcze środki techniczne, aby działania medyczne kontynuować, nawet jeżeli jedynie przedłużają agonię i podpadają pod zakres uporczywej terapii. Profesor Andrzej Szczeklik w ostatniej swojej książce Nieśmiertelność zastanawiał się, jak dalece powinniśmy się posuwać w podtrzymywaniu życia, gdy na horyzoncie nie widać już nadziei.
Jeszcze kilkanaście lat temu zadaniem oddziału intensywnej terapii było utrzymanie przy życiu chorego, dopóki zastosowane leczenie nie przyniesie skutku. Dziś często nikt nawet nie pyta, czy leczenie jest możliwe. Celem samym w sobie jest podtrzymywanie życia. Można by rzec, iż oszałamiające postępy medycyny wraz z jednoczesnym umacnianiem się poczucia, iż życie jest wartością najwyższą, doprowadziły do wytworzenia się wyraźnej prawidłowości. Im więcej medycyna może, tym większe stawiamy wobec niej wymagania. Jest to zresztą zrozumiałe z psychologicznego punktu widzenia, ponieważ im większe są możliwości medycyny, tym większe rodzi się oczekiwania, że może i ten mój konkretny problem zdrowotny zostanie pozytywnie kiedyś rozwiązany. Współczesny pacjent nie ma w relacji do lekarza poczucia pozostawania stroną zdominowaną, lecz w coraz większym stopniu chce decydować o trybie i procedurach leczenia. Jest to oczywiście rezultatem wzrastającego poczucia osobowej autonomiczności ludzi obecnych czasów. W podsumowaniu pragnę stwierdzić, że odejście medycyny luksusowej od zasadniczych jej celów, jakim jest prewencja, terapia, przynoszenie ulgi oraz opieki na chorym, jest oczywistym faktem. Dlatego wydaje się, że medycyna luksusowa, choć pretenduje do bycia medycyną, w rzeczywistości jest pewną formą usługi wykorzystującą wiedzę i techniki medyczne, ponieważ cel stanowi zasadniczy i najważniejszy element w klasyfikowaniu ludzkich działań. Zatem należałoby postulować, żeby zrezygnować z terminu medycyna, a raczej mówić o nieterapeutycznych usługach medycznych. Prawdziwym wyzwaniem zarówno dla medycyny, jak i etyki będzie połączenie dwóch odmiennych stanowisk w kontekście ewentualnego wykorzystywania modyfikacji genetycznych w celach leczniczych. Terapię genową można wykorzystać na wiele pożytecznych sposobów i u nienarodzonego dziecka wyeliminować chorobotwórcze geny. W tym obszarze działania lekarzy, bioinżynierów będą szczególnie oceniane pod lupą zasad etyki lekarskiej. Ale skalpel nieprędko zniknie z sal operacyjnych. Ale towarzystwa będzie mu stopniowo przybywało. Chodzi o drukarki 3D, interfejsy obsługujące narzędzia wirtualnej rzeczywistości czy nanoroboty. Lekarzy mogą ekscytować perspektywy, jakie tworzy błyskawicznie rozwijająca się informatyka i nowoczesne technologie. Medycyna przyszłości może zmienić model kontaktu lekarza z pacjentem, a więc również model odpowiedzialności etycznej lekarza oraz wpłynąć na kształt tych niezmiennych od wielu lat ról. Naturalnym miejscem życia człowieka jest wszakże dom, a nie szpital. Dzięki nowoczesnej technologii pacjent zyskuje komfort psychiczny, wygodę i uniezależnia się od konieczności cyklicznych wizyt w szpitalu czy gabinecie lekarskim. Dane odczytane z podręcznego urządzenia diagnostycznego można wysłać przez internet do wielu lekarzy, a tym samym zagwarantować sobie bardziej wiarygodną interpretację wyników. Zmienić się w ten sposób może także rola lekarza, który uwolniony od funkcji osoby, na której barkach spoczywa pozyskiwanie danych na temat choroby, może skoncentrować się na ich interpretacji, ale czy to zmieni jego odpowiedzialność? A jak będzie wyglądała rewolucja w medycynie z punktu widzenia lekarza, który oczekuje coraz doskonalszych narzędzi pracy? W tym przypadku zjawiskiem wymagającym jest nowoczesna nanotechnologia. Wyobraźmy sobie elektroniczne organizmy wprowadzane do wnętrza ciała chorego i swobodnie się w nim przemieszczające. Tego typu małe roboty będą miały zdolność wczesnego ostrzegania nas przed rozwijającą się chorobą. Co stanie się,
gdy tego typu urządzenia zyskają zdolność wzajemnej komunikacji? Czy będą w stanie stworzyć inteligentną sieć, trasę, po której będą się przemieszczać z informacjami pochodzącymi z wielu organizmów ludzkich? Czy wtedy potrzeba myślenia lekarskiego zniknie już całkowicie? Czy będziemy zwolnieni z naszych kontaktów z chorym? Czy nie spowoduje to, że chory stanie się samotny w swojej chorobie? Czy porozmawia ze smartfonem? Wychodząc z założenia, że problemy etyki w medycynie nie mogą być rozpatrywane jedynie w kontekście przedmiotu, jakim jest pacjent, należałoby dociekać przyczyn obserwowanych obecnie nieprawidłowości z perspektywy wykonującego zawód lekarza. Należy się bowiem zastanowić, czy rzeczywiście wśród personelu medycznego nastąpiła już jakaś znieczulica, upadek moralny, o którym tak chętnie na podstawie pojedynczych przypadków donoszą media. Na ile powszechne jest zjawisko niewłaściwego podejścia lekarzy do potrzeb i oczekiwań pacjentów? A jeśli rzeczywiście istnieje, to jakie są tego przyczyny? Wspominałem już, że wyedukowany i coraz bardziej świadomy swoich praw pacjent napotyka zasadnicze trudności w kontakcie z medycyną. Wynikają one bardzo często z utrudnionego dostępu do specjalistów, do niezbędnych opinii, do procedur medycznych, niespójnego systemu ochrony zdrowia czy braku dobrej komunikacji ze strony lekarza. Wywołuje to postawę roszczeniową, pełną nieufności, prowadzi do całkowitej utraty zaufania. Do niedawna fundamentem była wiedza i doświadczenie lekarza wraz z umiejętnością ich wykorzystania oraz zasady etyczne oparte na czynieniu dobra, trosce drugiego człowieka i szacunku, jakim należy go otoczyć. Postępowanie zgodne z polskimi regulacjami prawnymi obowiązuje w naszej medycynie. Należy jednak uznać, że obecnie nie są to jedyne kryteria decydujące o postępowaniu lekarza. Istnieje bowiem wiele czynników zewnętrznych ograniczających realizację obowiązujących zasad zawodu. Czynników stojących nieraz w sprzeczności z powinnościami lekarskimi, wywołujących konflikty, które wpływają na sferę moralnych wyborów lekarza. Obowiązujące obecnie coraz powszechniej standardy postępowania przy określonych chorobach, uregulowane procedurami, rekomendacjami czy wręcz algorytmami wpływają niewątpliwie na sformalizowanie leczenia zredukowane do schematu, które nie uwzględnia indywidualnych odrębności psychofizycznych każdego człowieka i niemal unicestwia głęboki humanizm medycyny w relacji lekarz-pacjent. Pozwolę sobie tu przytoczyć fragment wykładu księdza profesora Tischnera, wygłoszonego w roku 1993 podczas dyplomatorium w drugim wydziale lekarskim mojej uczelni. Przed 26 laty ksiądz profesor Józef Tischner na Zamku Królewskim w Warszawie do młodych lekarzy mówił tak. Medycyna kieruje się ku człowiekowi słabnącemu i cierpiącemu, człowiekowi, który uczestniczy w dramacie życia i śmierci. Intencja humanistyczna medycyny sprawia, że cała wiedza, jaką stanowi medycyna, staje się siłą chroniącą człowieka przed chorobą i przed wczesną śmiercią. Ten gest stawania po stronie człowieka, ma dla medycyny znaczenie absolutne. Medycyna nie pyta, jakie są obiektywne racje tego wyboru. Racją wystarczającą jest potrzeba cierpiącego. Humanizm medycyny kryje się w dziejowym dążeniu niesienia pomocy tam, gdzie sam człowiek nie jest w stanie pomóc sobie. I dalej ksiądz Tischner mówił, poprzez intencję humanistyczną medycyna wchodzi w dialog z humanizmem poszczególnych epok historii. Można powiedzieć, jaki humanizm danej epoki, taki też kształt ma intencja humanistyczna medycyny. Na medycynie odbija się nie tylko aktualny stan nauk przyrodniczych,
ale również to wszystko, co dana epoka wie i czego nie wie. O całym człowieku, o duszy i o ciele, o wzajemnym stosunku duszy i ciała, o przeznaczeniu ludzkiej cielesności, o cierpieniu i o śmierci. Historia medycyny to również historia humanizmu. Koniec cytatu. Tymczasem współczesna medycyna zaczęła propagować przestrzeganie standardów bardzo daleko odbiegające od humanizmu medycyny. Aktualne postępowanie oparte jest jednak ściśle na przepisach, na standardach, procedurach, powoduje zatracenie indywidualnych różnic między pacjentami i nieuwzględnienie ich sytuacji psychofizycznej, co prowadzi do depersonalizacji osoby pacjenta. Przepisy, wśród których porusza się lekarz, powodują również zmniejszenie jego odpowiedzialności wobec pacjenta, bo skoro postępuję według narzuconych standardów, nie ponoszę pełnej odpowiedzialności za skutki. Współczesne uwarunkowania pracy lekarza stają się więc źródłem licznych dylematów. Obecna tu dzisiaj profesor Barbara Chyrowicz wprowadza podział dylematów moralnych wywodzących się z konfliktów między różnymi wartościami, różnymi rodzajami obowiązków czy powinności, a także konfliktów między zobowiązaniem moralnym a obowiązującym prawem stanowionym. Należy uznać, że takie skomplikowane sytuacje współcześnie towarzyszą lekarzowi w codziennej pracy. Kończąc moje wystąpienie, chciałbym jeszcze raz zacytować niezwykle ważne przemyślenia na temat etyki patrona dzisiejszej uroczystości, księdza Józefa Tischnera. Myśli te zaczerpnąłem z książki także tu obecnego Wojciecha Bonowicza Tischner. W pracy Etyka wartości i nadziei, swoistym elementarzu etycznym, ksiądz Józef Tischner podsumował swoje przemyślenia na temat filozofii wartości. Znalazły się w niej rozważania na temat porządku, wartości, winy i sumienia, pracy, relacji między mężczyzną a kobietą, prawdy, w szczególności prawdy bycia. Autor zastanawiał się nad źródłem istniejącej w człowieku wrażliwości etycznej. Dlaczego nie daje nam spokoju świadomość popełnianego zła? Dlaczego dla pewnych spraw jesteśmy w stanie poświęcić życie, a inne odrzucamy jako niegodne człowieka? Czy etyka to tylko sprawa wychowania, czy obecnego w nas głosu Bożego? Akcentował niepowtarzalność sytuacji etycznych wynikających z faktu, że niepowtarzalne spotkanie z drugim człowiekiem. Źródłem doświadczenia etycznego nie jest przeżycie wartości jako takich, lecz odkrycie, że obok nas jest drugi człowiek. To nie wartości, nie normy, nie przykazania są pierwsze, ale obecność drugiego człowieka. Kontynuując tę myśl, pisał ksiądz profesor Tischner, gdy człowiek ślepnie na drugiego człowieka, być może jego zewnętrzne zachowanie jest poprawne, grzeczne i układne, ale przez to samo nie staje się jeszcze etyczne. Starajmy się więc, by nasze spotkania z drugim człowiekiem, a szczególnie z człowiekiem chorym, miały zawsze etyczny charakter. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.